NBA jest dla każdego młodego koszykarza czymś jak dla himalaisty zdobycie najwyższej góry lub dla piłkarza zagranie na Santiago Bernabeu czy Camp Nou. Każdy młody, zapalony koszykarz marzy o tym, żeby tam się znaleźć. Jedni z nich trafili tam głównie ze względu na modę panującą w NBA, a inni z powodu ogromnego talentu. Pierwszym Polakiem, który zagrał w NBA był Cezary Trymański i mówiąc o modzie panującej w NBA, miałem na myśli właśnie tego pana. Moda na wysokich graczy z Europy opanowała NBA na początku lat 2000. Ten trend w najlepszy możliwy sposób wykorzystał Polak mierzący 218 cm wzrostu. Jego droga do NBA wiodła tylko przez Polskę, karierę seniorską rozpoczynał w Legii Warszawa, a od 1999 do 2002 roku grał w MKS-ie Pruszków. I to właśnie z Pruszkowa przebił się do miejsca, w którym chce znaleźć się każdy koszykarz. W lipcu 2002 roku podpisał 3-letni kontrakt z Memphis Grizzlies na zawrotną sumę 4 800 000 dolarów, czyli naprawdę jak na tamte czasy to ogromne pieniądze. Wielu polskich kibiców koszykówki czekało na debiut 22-latka z Warszawy w NBA i stało się to 15 listopada 2002 roku. W debiucie w barwach Memphis rozegrał zaledwie 6 minut, a ogółem w pierwszym sezonie zagrał 15 razy na 82 mecze możliwe i to był jego najlepszy sezon w NBA. Jeszcze przytoczę statystyki, które jak i w pierwszym, tak i w każdym kolejnym sezonie, lekko mówiąc, nie powalają. 0,9 punkta na mecz i tyle samo zbiórek, spędzając średnio niespełna 6 minut na parkiecie. I to właśnie te słabe występy przyczyniły się do pierwszej wymiany w karierze. 30 września 2003 roku został wymieniony do Phoenix Suns, a jego największym highlightem z pobytu w barwach Suns jest właśnie to spotkanie z Shaqiem, które widzicie teraz na ekranie. Więc tym highlightem można podsumować jego karierę w NBA, ale ogółem w Phoenix Polak nie dostał zbyt wielu szans, zagrał tylko w 4 meczach i przygoda Polaka w Phoenix skończyła się jeszcze w tym samym sezonie. Kolejna wymiana, tym razem do Nowego Jorku, a co ciekawe, w tej wymianie uczestniczył jeszcze inny Polak, Maciej Lampe. Jeśli myślicie, że coś się zmieniło i w Nowym Jorku Polak zagrał miejsce na dłużej, to niestety jesteście w błędzie. Madison Square Garden zagrał tylko 3 razy i w sierpniu tego samego roku znów został wymieniony, tym razem do Chicago Bulls, gdzie jeszcze przed sezonem podziękowano mu za grę. Łącznie w NBA rozegrał 22 mecze, średnio grając 4,5 minuty na mecz, a jego średnia z gry wynosiła niespełna 21%. Kontynuował swoją karierę w G League, ale później wrócił do Europy. Mimo nieudanej kariery za oceanem, trzeba mieć szacunek do Polaka, bo dostał się do miejsca, o którym my bez ciężkiej pracy możemy tylko pomarzyć. Kolejnym Polakiem, który dostał się do elity jest Maciej Lampe, który jako młodzieniec szybko wzbudził zainteresowanie Realu Madryt i był najmłodszym zawodnikiem właśnie Realu, w seniorskiej drużynie grał już w wieku 16 lat. Przystępując do draftu, Maciej Lampe został nawet zaproszony do Green Roomu. Jest to miejsce dla potencjalnie najlepszych zawodników danego rocznika draftu, ale ostatecznie został wybrany dopiero z 30 numerem. W kuluarach mówiło się, że to przez perturbacje z wykupem z Realu Madryt. Ale warto powiedzieć, że swoje marzenie Maciej Lampe spełnił już w wieku zaledwie 18 lat. Niestety w barwach New York Knicks, którzy go wybrali, nie zagrał z powodu kontuzji i od razu został wymieniony do Phoenix Suns. W tej wymianie brał właśnie udział Trybański i to właśnie tam Lampe zadebiutował. Był najmłodszym debiutantem w historii Suns. W swoim pierwszym sezonie w Phoenix rozegrał 21 spotkań, notując średnio 4,5 punkta i 2 zbiórki na mecz, grając średnio 10 minut, więc całkiem solidny wynik. I to właśnie te liczby pozwoliły zacząć mu następny sezon bez przeprowadzki. Jednak w kolejnym sezonie w Phoenix zagrał 16 spotkań i został wymieniony do drużyny z Nowego Orleanu. Grał w niej niespełna rok, rozgrywając tam łącznie 27 meczy i znów został wymieniony, tym razem do Houston Rockets. No i niestety to właśnie tam zakończyła się jego przygoda w NBA. CO JEST KURWA?! Więc już tak słowem podsumowania, Maciej Lampe zrobił naprawdę przyzwoitą karierę w NBA i moim zdaniem bardzo dobrą karierę w Europie. Grał w takich drużynach jak Barcelona, Chimki Moskwa i Caja Laboral. Będąc przy klasie draftu w 2003 roku, w której wybrano LeBrona Jamesa, Chrisa Bosha, Dwayna Wade'a czy Carmelo Antonego, to w tym samym drafcie został wybrany dwóch Polaków. Maciej Lampe, o którym przed chwilą wspomniałem, i Szymon Szewczyk, o którym nie mówi się zbyt dużo. Szymon Szewczyk został wybrany z 35 numerem przez Milwaukee Bucks, ale niestety nie otrzymał szansy na debiut w NBA. Jak sam mówił w wywiadzie do TVP Sport, po 3 tygodniach od draftu właściciel klubu zdecydował się wymienić trenera, asystentów i generalnego menadżera, a ci nowi mieli już inną wizję na klub i Polak został odstawiony na bok. Idąc chronologicznie, no to przyszła pora na najlepszego Polaka w historii, który zagrał w NBA. Marcin Gortat w NBA naprawdę zagrzał sobie miejsce i wyrobił sobie markę.
Wybrany został w drafcie przez Orlando Magic dopiero jako 57 numer w drafcie 2005 roku, a po wyborze jeszcze przez 2 lata grał w Niemczech. Początek kariery był ciężki. W pierwszym sezonie na boisku wybiegł tylko 6 razy, ale o tym sezonie nie chcę zbyt wiele mówić, bo w kolejnym Gortat na boisku pojawiał się już regularnie. I w sezonie rozegrał 63 spotkania, zostając już solidnym rezerwowym, ale to osiągnięcia drużynowe sezonu 2009-2010 na pewno wspomina najlepiej, bo właśnie wtedy został wicemistrzem NBA, przegrywając 4-1 w finale z Los Angeles Lakers. I to właśnie w tym sezonie Gortat był pewnym punktem drużyny, grając w 81 meczach w sezonie regularnym, grając średnio 13 minut na mecz, no ale to właśnie ten kolejny sezon 2010-11 był tym przełomowym. Zaczął go w Orlando Magic, rozgrywając tam 25 meczy, a jego rola niewiele się zwiększyła. Ale to jednak dzień 18 grudnia 2010 roku zapamięta chyba najlepiej, bo to właśnie wtedy został wymieniony do Phoenix Suns i tam rozwinął skrzydła. W 55 meczach tego samego sezonu grał tam średnio 29 minut, zdobywając średnio 13 punktów na mecz. W następnym sezonie był już starterem i silnym punktem ofensywy Suns. Grając 32 minuty na mecz i rozgrywając swój najlepszy sezon pod względem statystyk w karierze. Później nastąpiła wymiana do Washington Wizards, którzy podpisali później z Gortatem wieloletni kontrakt, przechodząc szybko przez jego karierę. W czerwcu 2018 roku został wymieniony za Austina Riversa do Los Angeles Clippers i jeszcze w trakcie tego samego sezonu 7 lutego podziękowano mu za grę. A prawie rok później Gortat postanowił zakończyć karierę sportową. Jest to zdecydowanie najciekawsza i najbardziej udana kariera Polaka, ale jak długo będziemy ją oceniać w ten sposób? Bo historię pisze młody Polak urodzony w 2003 roku, czyli w tym samym roku, w którym Maciej Lampe i Szymon Szewczyk zostali wybrani w tym legendarnym drafcie. Jeremy Sochan został wybrany w tegorocznym drafcie przez San Antonio Spurs jako 9. Jego droga do NBA prowadziła przez La Lumière, Ratiopharm Ulm i uczelnię Baylor, no i oczywiście polskie obozy koszykówki. Tutaj chłopak 2003, może się przedstawisz? Grasz w Anglii, prawda? 2003 rocznik, rozmiar buta 48, jak się nie mylę. Przyszła gwiazda NBA. Po tym powiecie, żeście na kampie przebywali z gwiazdą NBA, prawda? To dopiero początek jego przygody w NBA, ale udział w Weekendzie Gwiazd, pewna pozycja w San Antonio Spurs i pierwsze 30 punktów w meczu już za nim. W tym sezonie zdecydowanie przerósł moje oczekiwania, jest naprawdę świetnym graczem i jestem ciekaw, jak potoczy się dalej jego kariera. Na ten moment wygląda na to, że będzie najlepszym Polakiem w historii ligi, ale życie potrafi płatać figle. Jedyne czego mu życzę to to, żeby omijał jego kontuzję, a zresztą na pewno sobie poradzi. To wszyscy Polacy, których mogliśmy zobaczyć do tej pory na parkietach NBA, ale czuję, że w nadchodzących latach może się to zmienić. Bo coraz więcej osób interesuje się koszykówką, a Jeremy aktualnie jest najlepszym ambasadorem tego sportu w Polsce. Świadomie lub nie. Nie tylko lubię, ale kocham pierogi. Z mięsem, z jagodami. Beautiful. Mogą nasnąć się pytania, czy jest jakiś młody Polak na horyzoncie, który może zagrać w NBA? Jeśli miałbym szukać, to jest jedna osoba, która ma szansę na naprawdę udaną karierę. Czy za oceanem? Nie wiem. Ale moim zdaniem największe szanse na ten moment ma Szymon Nowicki, który gra w Realu Madryt.